W obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę włączyli się uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Alfreda Lityńskiego w Suwałkach. W czwartek w placówce odbyło się podsumowanie projektu pod nazwą Miejsca Pamięci o Bohaterach Niepodległej w Przestrzeni Mojego Miasta. Uczniowie zbierali informacje na temat 5 obiektów, które symbolizują niepodległą Polskę i dziś zaprezentowali owoce swojej pracy. O szczegółach mówiła Elżbieta Zięta-Żywiczyńska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. To są 2 pomniki Józefa Piłsudskiego, z czego jeden pomnik na cokole marszałka Józefa Piłsudskiego, chyba najbardziej znany i najświeższy z 2014 roku. Badaliśmy też pomnik, który jest mniej znany, znajduje się na terenie jednostki wojskowej przy Wojska Polskiego. Kolejnym miejscem to jest oczywiście Dąb Wolności, bo i historia tego dębu bardzo nas ciekawiła. I 2 jeszcze obiekty, które znajdują się na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej. To jest oczywiście pomnik poświęcony Pełowiakom, tak, i Ułanom Grochowskim. To badanie to jest tak, szukanie informacji, kiedy ten obiekt powstał, z czyjej inicjatywy, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I także poszukiwali historii tych osób i tych miejsc, które są tam właśnie upamiętnione. To są warsztaty w archiwum. To był właściwie taki nasz początek. Później kontakty z ludźmi, z materiałami, które były dostępne na temat tych pomników. Wcześniej w szkole przez kilka dni odbywały się warsztaty literackie i zaduszkowe śpiewanie pieśni patriotycznych. Natomiast w piątek uczniowie udadzą się w każde z 5 miejsc wymienionych w projekcie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.